Jeszcze 2-3 lata temu budownictwo mieszkaniowe w Suwałkach wręcz kwitło. Przez kilka lat co chwilę wyrastały nowe domy. Ostatnie 2 lata pokazują jednak, że inwestorzy mocno stawiają nogę na hamulcu. Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Suwalskiego Urzędu Miejskiego dokonał analizy danych za ostatnie 2 lata i wszystko wskazuje na to, że w budowlance nadchodzi stagnacja. W 2022 roku wydano aż o 35% mniej pozwoleń na budowę niż rok wcześniej. Tendencja spadkowa utrzymuje się jednak od 2020 roku. Jeszcze w 2019 wydano w ratuszu aż 530 pozwoleń na budowę. Był to rok na wskroś rekordowy. Rok później na biurko urzędników trafiło już nieco mniej wniosków, ale wciąż można było mówić o budowlanym Eldorado, bo 490 inwestorów dostało upragnione pozwolenia na budowę. Kolejne lata to już znacznie bardziej gwałtowny spadek zainteresowania. W 2021 roku wydano 365 zezwoleń, czyli ich ilość rok do roku spadła o 1/4. Trudny był to czas. Pandemia rozsnuła nad głowami inwestorów zbyt wiele niewiadomych i zasiała silne ziarno niepewności. Rok 2022 był jednak już okresem znacznie spokojniejszym pod względem sytuacji epidemicznej, ale wojna na Ukrainie i wynikający z niej kryzys wpływał istotnie na decyzje inwestorskie. Sporym hamulcem były również koszty kredytów, które spędzały sen z powiek nie tylko inwestorom, ale też nabywcom mieszkań. Raty poszybowały w górę. Rynek nabywców wystraszonych kolosalnymi odsetkami i najwyższą od dziesięcioleci inflacją mocno się skurczył, a chętni do zbudowania własnego domostwa postanowili zapewne poczekać na lepsze czasy. W efekcie 2022 rok zamknięto zaledwie 240 pozwoleniami na budowę. To mniej niż połowa tego, co wydano w 2019 roku. Spadło również zainteresowanie zgłoszeniami robót budowlanych oraz zaświadczeniami o przeznaczeniu terenu. Tendencja spadkowa dotyczy nie tylko Suwałk. Odejście od tego rodzaju inwestycji notowane jest w całym kraju, ale według danych GUS spadek krajowy liczony w skali rok do roku oblicza się za lata 2021-2022 na niespełna 10%. Suwalski natomiast, według danych ratusza, na blisko 35%.